Siema. Jesteśmy dzisiaj w Sulejowie. Jest plan na małą wycieczkę. W tej chwili właśnie wyjeżdżamy z Sulejowa i kierujemy się do Przedborza, wzdłuż Pilicy. Plan na dzisiaj to 100 km, z czego te pierwsze 50 będzie zdecydowanie pod górkę, a będziemy wracać z górki. Taki jest plan. Zaskakujemy ten czerwony szlak. Jest naprawdę mocno zróżnicowany. Kolejna górska. Odjazd. Mieliśmy Małpi Most, bardzo ciekawa konstrukcja, mocno chybotliwa. Jest sporo wypychania, bo jest bardzo kopny piasek. Nie, trzeba się przemęczyć. Jadę czerwonym szlakiem wzdłuż Pilicy w kierunku Majkowic. Tam będziemy szukać ruin zamku. No i tak to wygląda mniej więcej od kilku kilometrów. Cały czas piach. Ruiny zamku w Majkowicach. Jest zakaz wstępu, bo się wali. Pamiętam te ruiny. Fajny obiekt. Ciekawe, czy ktoś o to dba. W końcu shooter. Po 30 km. Można normalnie jechać. Zarobić. Jest las, jest droga, jest zjazd, jest piach. Park w Przedborzu. O, jest to, na to czekałem, śmietnik. Park Tadeusza Kościuszki. Ryneczek w Przedborzu. No nie można Przedborzowi odmówić uroku. Ale super miasteczko. Skończy pokutymi nogami. Same pokrzywy. I zmierzamy w kierunku fajnej ryby. A co to jest fajna ryba? Ano jest to góra.
najwyższe wzniesienie w województwie łódzkim. I tam właśnie będziemy wjeżdżać. Tam idziemy. Na tą górkę. No jest tu trochę wypychanka. Kurde, zaraz zjadę. A tu wzgórza, ani widu, ani słychu. No wjechaliśmy na tą fajną rybę, ale tu na górze nic nie ma. Ani budki, ani tabliczki, ani znaku. No lipa. W razie spadamy stąd. Wyjaśniło się. Po prostu szczyt oddalony jest od tej tabliczki o 140 metrów. Także witamy na fajnej rybie. Najwyższy szczyt województwa łódzkiego. Chociaż szczerze powiem, że bardzo dużo wypychania było od tamtej strony. Od tamtej. No co, mam nadzieję, że teraz uda się fajnie zjechać. No i mamy z górki. Tankujemy bidony. Pozór grzechu. Niezły widoczek. Zjazd fajny, mleko walczy, żeby uszczelnić, i spłynie cała rama zapierdzielona mlekiem. Nie wygląda to dobrze. Ta góra zepsuła mi oponę. Tak jest. Wygwizdów. Tam właśnie jedziemy. Pachnie drewnem. Świeżo ścięte. Ajajaj. Trochę miałem stracha. Bo ta dziura była naprawdę potężna. Ale jak zeszło trochę ciśnienia, to mleczko załatało, o dziwo, ale całe byłem w tym mleku, cała rama, całe siodło, jestem w szoku. Jak na razie ocena bardzo dobra. I tak to wygląda mniej więcej od 3 km. 10 metrów ujedziesz, 100 metrów pchasz. Piach po prostu kopnie taki, że masakra. Kurde, musiałem trochę zmienić trasę, no bo tam nie dało się po prostu ujechać. Jeden wielki piach. Uciekamy stamtąd raz, dwa, trzy. Lecimy. Miejscowość Sieczka. Dokładnie tak mógłbym opisać jednym słowem dzisiejszy dzień. Jedna wielka sieczka. Rynka. Stówka pyknęła, ale była to mega słaba stówka. Wszystko poszło źle. Już od samego początku piach, potem wdrapywanie się na fajną rybę, która wcale nie była taka fajna, bo przebiła mi oponę. Potem trochę strachu, czy się to w ogóle uszczelni na tym mleku. No i oczywiście na powrocie 5 km piachu w lesie. Ujechany jestem, nie mam siły, skończyło mi się picie z tym wszystkim. Wpadka świętego Floriana w Sulejowie. A my tam pod kościółkiem mamy samochód. Ostatni rzut oka na pilicę. Grzejemy do domu.
Ma pani jeszcze te lody?